To było. No to może teraz to pokażę. O, tu mam taki wariant. Proszę, skoczek F3. Załóżmy, że gramy D5. G3, C5. Zdobywamy przestrzeń. Jeżeli teraz zagramy D4, gramy obronę Grünfelda odwróconymi kolorami. Gramy obronę Grünfelda odwróconymi kolorami. Co dalej? Dzień dobry, panie Berdzik. To sobotnie popołudnie. Główny wariant obrony Grünfelda. Czarny ma ruchome centrum. Walimy w nie. Walimy w nie. Podwiązujemy konisia. Roszadka, roszadka. Bijemy, wymieniamy hetmany, bijemy na F6 i pytanie, czym bijemy na D5? Proszę, teścik, czym bijemy na D5? Panie kapitanie, no jaką wierzącą? Czym bijemy na D5 i dlaczego? Koniem. Dlaczego koniem, panie Snik? Dlaczego gońcem, pani Medieval? O, witam pana Tymek Samputing. Skoczkiem, bo pozycja będzie otwarta i goniec bardziej się przyda. Gońcem, aby wymienić gońce, pan Berdzik. Pan Medieval, bo możemy atakować gońce przeciwnika. O, witam pana Joza. Gońcem, żeby nie było różno... O, brawo dla pana Joza. Gońcem, żeby nie było różnopolowych. Bijemy na F6 czy nie? Pan robot też napisał brawo dla pana robota gońcem, bo dostaje skoczek i chroni wieżę. No. I co teraz? Pan Snik mówi tak, nie wiem co znaczy tak. Co teraz? Bijemy, bijemy, nie bijemy tym, co bijemy. No możemy bić. I czarny ma rekompensatę. Tak, bo dajemy szacha. Oj, 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 oj. A dlaczego nie E4? O, witam pana Ragoka. Wieża, która wieża? A, wieża przejmuje linię. Czy czarny może zagrać wieżą na C7? Nie bardzo. A na C8? O, pan Berdzik powiedział E4. Na C8 też nie może. Ile wart jest koń? Ile wart jest ten koń? Muszę uchylić okno. Ile wart jest koń?